Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 24, w wersetach od 1 do 12? Pierwszego dnia tygodnia bardzo wcześnie przyszły do grobowca, niosąc wonności, które przygotowały, a były też i inne z nimi. Znalazły kamień odtoczony od grobowca. Gdy weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były tym zaniepokojone, dwaj mężowie stanęli obok nich w lśniących szatach. One natomiast bały się i schyliły twarz ku ziemi. A wtedy oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego między umarłymi? Nie ma go tu. Został wzbudzony. Przypomnijcie sobie, jak wam powiedział, gdy jeszcze był w Galilei, mówiąc, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i być ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. I przypomniały sobie jego słowa. Gdy wróciły od grobowca, opowiedziały to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. Była Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Słowa ich wydawały się im niedorzeczne i nie wierzyli im. Piotr wstał i pobiegł do grobowca, a gdy się nachylił, zobaczył jedynie same leżące prześcieradła. Wrócił, dziwiąc się temu, co się stało. Kobietom z Galilei, podobnie jak uczniom, z trudem przychodziło zrozumienie wszystkiego, co zaszło. Całkowicie zapomniały o wcześniejszych słowach Pana, dotyczących Jego śmierci i zmartwychwstania. Miały jednak pałające serce dla swego umiłowanego mistrza. To skierowało je pod krzyż, gdzie stanęły z daleka, a następnie do grobu. Najpierw, aby zobaczyć, jak składano jego ciało, a potem, w pierwszy dzień tygodnia wczesnym rankiem, by namaścić go przygotowanymi wonnościami. Wspominając imiona tych niewiast, Bóg pokazuje, jaką wartość miało dla niego ich poświęcenie i oddanie dla jego umiłowanego Syna. A my? Na pewno nasza świadomość jest dzisiaj o wiele większa niż u tych niewiast. Ale jakie miejsce ma Pan w naszym życiu i sercu? Zwiastowanie aniołów ma na celu przenieść nasz wzrok z ziemi, gdzie wszystko nosi piętno śmierci, w górę, gdzie teraz znajduje się zmartwychwstały. Wprawdzie nie ma go tu, ale jest tam dla nas. Dowiadujemy się o tym z listu do Hebrajczyków, 4 rozdziału, od 14 do 16 wersetu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jeden z uczniów, Piotr, był szczególnie zainteresowany tym, co zaszło. Chciał sam się o tym przekonać.
Gdy znalazł się na miejscu wydarzenia, jego zdumienie pozostało. Nie pojął tego, co zobaczył i powrócił do domu. Wiemy, że Pan wkrótce ukazał się mu osobiście. Werset 34. Miłość, która promieniuje ze słów, ja zaś prosiłem za tobą, działała dalej, aby podźwignąć go całkowicie.